Dzień dobry wszystkim, witam was póki co z Ilfow, ale wybieram się teraz na stację metra i jadę spotkać się z Aną. Ona skończyła pracę, a ja mam dzisiaj wyjątkowo dzień wolny. Robiłem zresztą live i możecie sobie go zobaczyć, odtworzyć, ponieważ zapisał się gdzieś w odkłaniach YouTube'a. Chciałem zrobić ten wstęp dosyć wcześniej, ale szła za mną jakaś psychopatka, która tak krzyczała, że nie dało się nic normalnie powiedzieć. Także teraz mam chwilę spokoju, że mogę cokolwiek powiedzieć, żeby nie było huku, żeby nie było wrzasku w końcu. No i wreszcie mogę się do was odezwać. Także zapraszam was na dzisiejszy film. I proszę, już czuć atmosferę świąteczną, jakieś mikołaje grające, drzewka świąteczne. A co to, kukurydza zamknięta? Ja myślałem, że to jest otwarte. Ciekawe, czemu zamknięte. Dobra, nieważne. Idę teraz w kierunku stacji i później wybieram się za nią. No dobra, i tak będziecie wiedzieć już z tytułu filmu, na kiermasz taki świąteczny, taki market świąteczny. Także to będzie dzisiaj tematem tego filmu, tego vloga. No i zbliżam się właśnie do metra, zaraz będę wchodził. Tam raczej nie będę nagrywał, bo kiedyś zostałem solidnie upomniany za to, więc w środku raczej nie. Ale dobra, do stacji już zmierzam. No i widzimy się na miejscu, jak dojadę pociągiem. Dojechałem do Piazza Unii i idę teraz na tramwaj, ponieważ podjadę sobie chyba jeden czy dwa przystanki, nie, dwa chyba, nieważne ile, do Piazza Regina Maria i stamtąd będę miał niedaleko do tego marketu świątecznego, żeby się spotkać. Ano, są huki, samochody i wszystko od ulicy, także tutaj nie będę tak zbyt dużo nagrywał. Za mną jest wejście do Starego Miasta, a ja muszę iść na wprost. I odkąd się przeprowadziliśmy tam do Popeszcili Ordeni, to no nie chodzę tak po tym Unii, mam daleko do tego miejsca i nie nagrywam tutaj zbyt dużo. Tam widok na rzekę Dębowica, a ja idę na to przejście dla pieszych, które jest tam na wprost gdzieś. No i co? Do przystanku nie mam daleko, także co? Trzeba gdzieś pospieszyć, trochę biegnąć, bo jest zielone! Proszę, kowrygi, taka luka, piekarnia. Tu można kupić różnego rodzaju rzeczy, takie właśnie wypieki, jak się to mówi, tak? Także tak to wygląda. Oj, handel uliczny kwitnie, pani sprzedaje jakieś kwiatki. Tam jeszcze podejdę, proszę bardzo, flagi rumuńskie. Także różne rzeczy można kupić tutaj. Jakieś ciuchy, ubrania. Kolejna piekarnia po prawej stronie. No i tak się odbywa i toczy życie w centrum Bukaresztu. A w ogóle to dzisiaj oglądałem mecz Mistrzostw Świata Iran z Walią. Tak się cieszę, ponieważ Irańczycy wygrali, takie wykazali zaangażowanie w tym meczu. No normalnie chciałbym, żeby Polska tak grała. Jak już będziecie oglądać tego vloga, to już będzie po meczu Polski. Także no ciekawe jak nasi chłopaki się zaprezentują. Ale Irańczycy, to jak mówię, dali z siebie 200% i słońce mi przyświeca. Zamieszanie na przystanku, dużo ludzi, ale jedzie mój tramwaj numer 32. No i wsiadam właśnie do niego. No i wysiadłem. Przystanek Piazza Regina Maria. Muszę iść teraz gdzieś tam w kierunku parlamentu, bo tam się znajduje ten market świąteczny i ona będzie gdzieś tutaj czekać na mnie. Muszę do niej zadzwonić i zapytać się, gdzie ona w ogóle jest? Gdzie jest moja żona? Przeszedłem od przystanku, dzwoniłem do mojej Anny, gdzie ona w ogóle jest? I ona już tutaj jest właśnie gdzieś przy tym świątecznym jarmarku, który jest tam gdzieś, tam po tamtej stronie. Muszę tędy przejść. Nie wiem, gdzie ona mnie tu właśnie widziała. I zaraz do niej dołączę. I będziecie mieli okazję ją też zobaczyć w dzisiejszym filmie. Tu jest Anna. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Przechodzimy na drugą stronę. Zobaczcie, jaki koło, diabelski młyn. Proszę bardzo, samochody nas puszczają. I wchodzimy na świąteczny market. Będziemy zaraz oglądać, jakie wrota. Chciałem tutaj przyjść za nam za dnia, żeby można było pokazać właśnie, jak wszystko wygląda, jak to się przedstawia, bo w nocy, wiecie, to nie jest jakieś zbyt filmowanie. Słychać muzykę w tle. Moja Anna zadowolona, bo skończyła dzisiaj już pracować. Tam jest scena, tam gdzieś na wprost
are playing match. Tak, i widać mecz, widać mecz. Nie wiem, czy to powtórka, czy teraz coś idzie na żywo. Idzie chyba teraz coś na żywo, tak, bo o 15 miał być jakiś mecz i jest 15.07, także coś się teraz odbywa właśnie, jakieś sportowe wydarzenie. Jesteśmy koło młyna i jest tutaj ogólnie strasznie głośno. I świąteczny piesek, który sobie tutaj przyszedł z kimś. No i co, troszkę pofilmuję, jak to wygląda. Zobaczcie, jakie straganiki, tam sprzedają gorącą czekoladę, jakąś kawę. Naprawdę warto się tędy przejść i troszkę pokazać, co tutaj mają. Podejdę troszkę, tutaj pan sprzedaje, proszę, jakieś wyroby, z jakieś oliwy, jakieś biżuterie, świąteczne ozdoby. Co tutaj jest takiego ładnego? Choinka, która gdzieś tam się buja. I świąteczne Mikołaje oraz renifery. Po drugiej stronie mamy jakieś takie garnuszki, dzbanuszki, filiżanki. Proszę bardzo, tutaj obrazki, jakieś magnesy, bombki choinkowe i tradycyjne rumuńskie ubrania. To mi się bardzo podoba, właśnie taka tradycja, jeśli chodzi o te ubrania. Koszule takie. O, te koszule, ja muszę sobie taką w ogóle kupić kiedyś, tradycyjną. Tamte były akurat damskie, ale mają też na pewno męskie. Co tutaj mamy jeszcze? Proszę, jakieś kolejne wyroby z porcelany. Gdzie jest moja Anna? Jakieś wyroby z wikliny, naprawdę ładne rzeczy. A mi się tu wydaje, że Anna gdzieś tam chyba poszła i została. Zaraz do niej podejdę, bo właśnie jest tam przy tych bombkach choinkowych. Tutaj jest Anna, bo ja się zapędziłem trochę za daleko z tym filmowaniem. A tu jest właśnie Anna. Co tu mamy fajnego? Pocztówki? Pokaż, co tu mamy fajnego. A? Pocztówki, no i te magnesy. No tak, już tu wcześniej filmowałem, ale o, jakie ładne z Bukareszt. Tutaj mi się podoba takie słodycze, a nam już tam planuje, gdzie możemy podejść, żeby jeszcze zobaczyć, co jest. Popatrzcie się, jakie dobre jakieś wyroby, ciasta. To wszystko jest takie regionalne, naprawdę. Nic tylko kosztować. Proszę, nawet jakieś lizaki i tak dalej. Słodycze, dużo słodkości, dużo słodkości. Anna tu mi pokazuje właśnie czekolady takie. Te czekolady oni robią samemu. No, kiedyś kupowaliśmy taką i no, zrobioną w domu, jak to Anna mówi. One były, któraś tam była wersja taka, że była low carb, czyli bez cukru. Także może zobaczymy, może kupimy gdzieś taką też czekoladę. A tutaj mamy jakieś banieczki. Słychać muzykę w tle, mam nadzieję, że mi YouTube nie wytnie gdzieś. Anna robi zdjęcia, a ja mówię blisko mikrofonu, żeby nie było muzyki słychać. Nie no, to muszę wam pokazać, zobaczcie, jakie rzeczy dobre. Kiełbasy, wędliny, naprawdę takie rzeczy regionalne jakieś porobione. Tu można nawet pewnie skosztować czegoś, tam widziałem, że była degustacja. O, tutaj Anna mówi... Take little, I don't know, I'm shame. Ja mówię, że się wstydzę. Wstydzę się, tak? Zapraszają mnie, żeby wziąć? No dobrze, może. No to może spróbujemy. Okej. Okay. Spróbujemy takiej. Zobaczcie, jakie dobre rzeczy. Troszkę pokażę swojej facjaty. Skosztowałem taka wędlina. Naprawdę dobra, jak taki polski salceson. I tu jakiś wyrób z Draculą. Co to jest? To jest... Liliak. A, palinka de prune, brawo, i w środku Dracula, palinka ze śliwek, no proszę. W tym miejscu nawet siostry mają swoje stoisko, sprzedają właśnie jakieś takie, no widzicie, krzyże, tego typu rzeczy. Pokażono tutaj, to jest taka mała książeczka z modlitwami, naprawdę, już chyba mniejszej wersji się nie dało. Jak ktoś nosi okulary albo niedowidzi na blisko, no to będzie miał problem, żeby to przeczytać. I dekoracje świąteczne. Naprawdę jest tego dużo i czuć świąteczny klimat. A w tym miejscu też są fajne rzeczy takie z drewna, które mogą się przydać w kuchni. I tu jest takie stoisko i zobaczcie, te drożdżówki, to, co tutaj mają, to się nazywa poalen brój. To jest takie jakby pączek taki z Mołdawii. Anna mi tak to wytłumaczyła. A tutaj więcej słodyczy i kozanaki. 6,5 leja za 100 gramów. Halo? Proszę, mam takie wino.
gorące, czerwone wino. Och, jak pachnie. Naprawdę. To musi zawsze zbliżyć. Zawsze zbliżyć, także norok, na zdrowie. Ach, parzy, jest takie gorące, ale jest naprawdę dobre. Jest przede wszystkim gorące i jest aromatyczne. I kosztowało 7 lejów, także w Krakowie za tyle nie kupicie. I w tym miejscu ma pani takie stoisko, zobaczcie, takie tradycyjne koszule. Te są akurat znowu damskie, nie wiem, nie widziałem męskich, ale zobaczcie, jaka cena. 400 lejów, no tanie to to nie jest, ale naprawdę ładne, takie tradycjonalne. Anna mi teraz trzyma troszkę wino, a ja sobie pofilmuję, bo chciałem wam jeszcze pokazać oczywiście karuzela, która jest ustawiona gdzie? Na wprost parlamentu. Za tą karuzelą znajduje się parlament. Troszkę tam podejdę. O, zobaczcie, w takiej jak okazałości. A tutaj mamy po tej stronie jakieś pierniczkowe chatki. Dzisiaj w ogóle jest ładna pogoda, ale co tu jeszcze mamy na środku? Ford Puma. Czyli gdzieś tu musi się wkroczyć też jakaś reklama. A tutaj mamy jakieś kosmetyki, jakieś takie właśnie, nie wiem, mydełka, szampony, tego typu rzeczy. I jeszcze podejdę troszkę do Anny. Ona tutaj ogląda, zobaczcie, jakie ładne duperelki. Nie są duperelki, okej. Okay. Fajne, tak? No, podobają się. Podoba mi się, ładnie wygląda, tak? I proszę, z tej strony widok na diabelski młyn. I w tym miejscu mamy, popatrzcie się, pierniczki. No, naprawdę, wygląda to bardzo świątecznie. Zobaczcie, czy ja zasłużyłem na prezent od świętego Mikołaja? Nie zasłużyłem, bo jestem diabłem, jestem bydlakiem, tak jak powiedziałem w jakimś tam filmie. Ale cóż, jak tu oglądają jakieś grzeczne dzieci, to wy zasłużyliście. Wszyscy moi widzowie zasłużyli na prezenty. Także wesołych świąt to jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, ale przed świętami tak jest, wiecie jak to jest. Jest taka atmosfera, więc udziela mi się trochę też. Do zobaczenia w święta. I ja sobie popijam jeszcze to gorące wino. Dobra, no zrobię łyka, żeby nie było. A ona ma ochotę na gorący sok, także idziemy teraz gdzieś. Teraz coś dla niej kupić. I moja Anna stanęła w kolejce, będzie kupowała właśnie ten gorący sok. Gorący, tak mi się wydaje. Tutaj mamy jeszcze właśnie jakieś wina. Must, wiecie co? Must to jest takie coś, to jakby owoce, takie z wina, taki sok, który jest bez alkoholu. Co tutaj jeszcze mamy? Wino właśnie gorące, po 7 lejów, które jest albo białe, albo właśnie czerwone, takie jak ja piję. Także są do wyboru i Anna właśnie kupuje też ten sok. Także zaraz się jej zapytam, czy jest dobry. Dobry sok, smakuje ci? Jabłkowy? No to na rok. Na rok? Na rok. W drugiej części tego marketu świątecznego mamy takie food trucki, także no to też wygląda tak fajnie. Ten akurat jest jakiś gyros, jedzenie takie właśnie greckie, także tak to wygląda właśnie, jakiś tam kebab taki pewnie można kupić też. Co tutaj jeszcze jest dobrego? Klatite, czyli naleśniki z różnymi sosami i tego typu rzeczami. Tędy sobie jeszcze przejdę, żeby coś sfilmować, ale tu się zajadają. Co tutaj jest? Meat Busters. Buster to ja jestem, taki drań, tak? I tutaj właśnie sprzedają jakieś hamburgery i tego typu rzeczy. Na wprost tego diabelskiego młyna jest też jakiś taki zadaszone takie miejsce, w którym można stanąć sobie właśnie, napić się tego gorącego wina, czy tam soku, czy też postawić coś na stoliku i sobie zjeść. Kolejny food truck, the best dessert ever, najlepsze desery gdziekolwiek, tak, chciałoby się rzec. Jakieś, jak to Anna powiedziała, że chyba włoskie, także tak to wygląda. Co tutaj jeszcze mamy? Falafele, jakieś wrapy, jakieś tego typu rzeczy. Kolejny food truck, pan tam gotuje, coś smaży, chyba naleśniki właśnie jakieś, tak. Zobaczcie, jak pana robi naleśnika, tak właśnie robi naleśnika. Ludzie tutaj sobie czekają w kolejce, dzieciaki. Po wtebona.
Teraz wkraczamy w taką strefę, gdzie naprawdę są dobre rzeczy. Oprócz gorącego wina, oprócz właśnie takiego wina, popatrzcie co tu się dzieje. Popatrzcie co tu się dzieje. No to jest coś, co Polacy kochają chyba też najbardziej. Zobaczcie jakie mięso, kapusta. Kapusta tam doprawia pan. Gotuje się to wszystko teraz naprawdę na żywca, na żywca. Zobaczcie jakie kiełbasy smażone, kiełbasy. Tutaj jakiś kotle, jakaś zupa, taki gulasz. Tu się smażą mięsa. Nie da się oddać zapachu tego wszystkiego, jak to pachnie. Ale naprawdę, no to jest coś nie do wiary. Coś nie do wiary, jakie pyszne rzeczy tutaj mają. I moja Anna by była naprzód. Idę do niej, żeby nie czuła się samotna. Odbija mi się trochę gorącym winem. Zobaczcie, jaki kalafior tutaj. Taki kalafior, kiełbasy, które się smażą, kolejny jakiś gulasz, no normalnie naprawdę takie rzeczy pyszne, mamy jakieś lipie, jak to się mówi o lipie po polsku, zapomniałem, co to jest, to są chyba pieczone ziemniaki, tak mi się wydaje, tu już nie wygląda to tak okazale, jakieś takie szaszłyki, ale okej, przejdźmy dalej, to co mi się tu podoba, to znowu kiełbasy, te lipie. Jak to się nazywa, słuchajcie, po polsku? Jak to się nazywa? Ja zapomniałem, jak to się nazywa. Normalnie uciekło mi z głowy. Nie mogę sobie przypomnieć, jak się to nazywa. Nie wiem, ja nauczyłem się po prostu w Rumunii, my na to mówimy lipie i zapomniałem kompletnie, jak to jest po polsku. Co tutaj mamy jeszcze? Zobaczcie, to są kiszone pomidory, kalafiory, ogórki. To jest wszystko kiszone, tak? W soli. What is this, Anna? Meat, but what meat? It's not made. Jakieś wieprzowina, tylko jeszcze nie jest zrobiona, tak? A tam się coś gotuje. Sarmale, podejdźmy. Sarmale to jest coś, co jest zajebiste, czyli takie gołąbki w wersji rumuńskiej. W ogóle to mamy przepiękne niebo. Zobaczcie, jaki robi się zachód słońca. Naprawdę podoba mi się i wygląda to pięknie. Tam jest jakiś miś, koralgol, przy którym można sobie zrobić zdjęcie. No i nie ma zbyt dużo ludzi w dniu dzisiejszym, ponieważ jest piątek po południu, wszyscy są jeszcze w pracy. To nie jest tak jak my, ludzie, którzy dzisiaj skończyli wcześniej, tak jak Anna, czy też ja, który ma dzisiaj wolny dzień. Ale to nie zdarza się zbyt często. Niech was nie złudzą po prostu te chwile, które my tutaj spędzamy. Nie zdarza się to, jak mówię, to zbyt często, nie mamy takich okazji. Teraz się nadarzyła i jesteśmy właśnie w tym świątecznym markecie. No i chwilę, jeszcze tu będziemy spacerować, jeszcze coś tutaj na pewno nakręcę. Muszę przyznać, że humorek z wina poprawia się, naprawdę polecam wino otworzyć ze swoją dziewczyną, tak jak to było w tej piosence. Bądź też nie otwierać, bądź też kupić właśnie na takim świątecznym markecie. A tutaj mamy kasuca, kucujkasz i tinkturi, czyli taki domek, w którym można zakupić właśnie alkohole, cujkę regionalną, ale ja cujki oczywiście nie kupuję, bo mam ten alkohol przywieziony od taty Anny, który robi u siebie w domu. I tutaj jeszcze jakieś duperelki. Znowu słychać jakąś muzykę w tle. Mam nadzieję, że nie będzie ona przeszkadzała w YouTubie, żeby jej nie wykrył. A chyba idzie AC/DC, tak mi się coś wydaje. Zobaczcie, to jest coś normalnie. Zobaczcie, jakiś smalec ze skwarkami. To jest normalnie coś niesamowitego. I tutaj przez szybę wam troszkę pokażę, jakie wędliny i szynki, które można dostać w tym miejscu. I stoisko, w którym pani sprzedaje dżemy, a naprzeciwko miejsce, w którym sprzedają miody. I jeszcze podejdę w jedno miejsce. No, to jest coś, co jest na takich właśnie większych tych marketach świątecznych. No, teraz to jak mówię, nie ma zbyt dużo ludzi, ale zawsze ktoś tutaj się znajdzie i jeżdżą sobie na łyżwach, na lodowisku. Naprawdę fajnie, że coś takiego jest. Marta, pozdrawiam cię serdecznie. Przychodź na łyżwy, bo ty jesteś łyżwiarką. Kto tutaj jedzie? Uśmiech. Kolejne miejsce z gorącym winem. I zobaczcie, co w tym miejscu można kupić. Geluszte de prune. Widzicie to? To są właśnie geluszte, czyli to są takie jakby knedle ze śliwkami. Naprawdę to jest coś dobrego. Jaki dzidziuś sobie tutaj śpi, patrzy się do kamery, a ja przechodzę koło kolejnego stoiska
z wędlinami i jakimiś dobrymi szynkami. I zobaczcie jeszcze, jakie wyroby z takiej ceramiki. Tutaj jakieś takie talerze, jakieś kubeczki, garnuszki, tego typu rzeczy. No naprawdę, jest co wybierać, jest co wybierać. Kiedyś tak się mówiło, że jest taka porcelana włocławska w Polsce, tak? Nie wiem, jak to było. Napiszcie jakiś komentarz. I proszę, tam znajdują się nawet toalety. Jakby komuś się zachciało siku albo jeszcze coś więcej, no to można iść skorzystać. I zobaczcie, jakie tutaj La Mulțiani Romunia, czyli taki jakby wszystkiego najlepszego dla Rumunii. No i tu mamy jakieś takie stoisko z food truckiem. A w tym food trucku co tu mamy? Zobaczcie. Normalnie, no, proszę bardzo, best fucking fries. Naprawdę. No co tu więcej można powiedzieć? Nie trzeba znać angielskiego chyba, żeby to zrozumieć. No i pan, który tam to wszystko przygotowuje. A w tym miejscu mamy gogoszej delicioase, czyli takie, to są takiego rodzaju pączki, tak? No właśnie, tu wam pokażę. Zobaczcie, takie rumuńskie ponczusie. Te są akurat takie małe, ale może sprzedają też duże. W restauracjach, jak sobie zamówicie, to można kupić takiego dużego, a tutaj widzę, że pieką takie małe i jest ich dużo, różnego rodzaju ponczusie, tak zwane gogoshi. I pani, która jest od tych gogoszów. Nie może też zabraknąć kukurydzy. Kolejny food truck. Co tutaj mamy jakiegoś? Widzicie, jakieś takie hot dogi, jakieś... Nie wiem po jakiemu to jest napisane nawet. Brat Singur. Kto to jest Brat Singur? Czy to jest ktoś od brata Pita? Nie wiem. No i jeszcze rzut okiem na cały ten market. Tak dookoła. I na wprost lodowisko, które już wam wcześniej pokazałem. No i tu są konkretne rzeczy, tu są konkretne, tu naprawdę dzieje się. Znowu leci para, znowu się gotuje. Zobaczcie, jakie mięso, jakiego rodzaju jedzenie tu jest. Żebyście wiedzieli, jak to wszystko pachnie, żebyście mogli poczuć ten zapach. Pani, która tutaj właśnie jakieś kiełbasy przewraca. Zobaczcie, jak to wygląda. Tam w tyle macie takie kiszone, to są kiszone właśnie, papryki, kalafiory, jakieś ogórki, różnego rodzaju rzeczy, no i tak to wygląda. Tam pan sobie w tyle podjada, zgłodniał, gotuje, to sobie podjada, a czemu nie? Mamy też jakiegoś rycerza, co tutaj w ogóle jest jeszcze? Zobaczcie, normalnie tutaj też się coś gotuje jeszcze. O, i fasola, to jest fasola, naprawdę to musi smakować dobrze, jakieś pieczone ziemniaki, znowu mamy mięso. Pan podlewa tutaj jakiś gulasz, żeby się piekł. Zobaczcie, jakie tutaj mamy też u góry wiszą szynki. Jakie to wszystko naprawdę wygląda tak apetycznie. Podoba mi się, że to jest wszystko robione naprawdę tak świeżo. Gotują to cały czas. Jakby wam było mało, to jest jeszcze kolejne, gdzie pan tutaj przewraca jakieś mięso. I zatrzymaliśmy się w jednym miejscu, kupimy właśnie taką czekoladę. No żeby coś było poza tym winem i sokiem z tego miejsca, żeby się stało takiej trochę tradycji świątecznej zadość. Okej, przyjdziemy tu pewnie jeszcze, ale dlaczego nie skosztować właśnie takiej czekolady? No ta ma cukier, no co zrobić? Ma, musi mieć trochę, ale wygląda dobrze, wygląda tak, zrobiona jest po domowemu i będziemy jej za chwilę też kosztować. Pani nam tam właśnie pakuje, a ona będzie płaciła. I 100 gramów kosztuje 10 lei. Nie wiem, ile tego tutaj wyszło, ale zaraz się dowiem. How much? 25 lejów, czyli prawie, że 25 zł. No i pani właśnie nam podała i za chwilę zobaczymy, jak to smakuje. Ona mówi, że czuje się jak w Istambule, bo wtedy jak tam byliśmy, to też kupowaliśmy słodycze. Tak to wygląda ta czekolada. Ja wiem, że jesteś tak, bo dobrzy ludzie tylko kochają czekoladę. Pokaż. A to tak jest na kawałki? Można taki kawałek? Dobra, to ja sobie wezmę i właśnie skosztuję taki jeden. No, zostanie, a nie buzie. Także smacznego w takim razie. Do rok. Wiecie co? Skosztowałem tej czekolady. Okej, jest słodka. Zawiera cukier. Ale naprawdę jest dobra. Widać, że jest taka domowa. Nie jest jakaś taka podróba, wiecie, jakiś wyrób czekoladopodobny. Nie jest, naprawdę jest dobra.
mam taki kawałek, mam ich jeszcze tam kilka właśnie, także no co, jak będziecie na takich jarmarkach świątecznych w Rumunii, to polecam, żebyście kupili tego rodzaju czekolady, właśnie takie jak ta, robiona gdzieś tam w domu. Okej, okay, czasami słodyczy może trochę nie zaszkodzi, nawet jak to ma cukru i nawet jak ja gdzieś tam promuję to zdrowe odżywianie, ale raz na czas takiej czekolady naprawdę warto zjeść. I tą czekoladę nam pani pokroiła, bo się pytała, czy chcemy taką pokrojoną, jeszcze trochę ją jem, czy chcemy zjeść na miejscu. Powiedzieliśmy, że tak, i pokroiła właśnie na takie małe kawałki, jak widzieliście przed chwilą. A ja idę naprzód, bo ona już tam wybyła. No i co jeszcze tak na zakończenie? Merry Christmas! I co, słuchajcie, wychodzimy z tego przepięknego targu świątecznego. Naprawdę cieszę się bardzo, że tutaj dzisiaj przyszliśmy. Wypiliśmy gorący sok, to znaczy Anna i ja gorące wino. Skosztowaliśmy regionalnej czekolady, jakieś tam wędliny. Tak, podjadłem troszkę, czemu nie? No i mam nadzieję, że udało mi się pokazać w tym filmie, jak to wygląda w Bukareszcie, taki jarmark świąteczny. Myślę, że na pewno jest on taki na bogato, jest dużo tradycyjnego jedzenia, jak widzieliście, jakiś pamiątek, różnego rodzaju takich właśnie świątecznych rzeczy, oprócz jedzenia, wszystko, co kojarzy się ze świętami. Były też food trucki, także naprawdę było tego co niemiara. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Anna, pokaż się jeszcze na chwilę. Powiedz jakieś papa na zakończenie filmu. Papa, thank you, because you stay with us. Tak, podziękowała. No i co więcej, zostawcie komentarze, dajcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcamy was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach. Ho, ho, ho.